Cześć, Marko, z tej strony. Dzisiaj tak. Dzisiaj w tym odcinku będziemy kultywatorować. Więc to odpalamy sztardziechę i jedziemy. Sąsiad pewnie będzie orać. No to... Ja będę tylko już orał. No wiem. A moi ciepłe szora, czapusze. Ten, na maksa kamienie włącz. A no tak. A nie, ja mam na maksa. Wiem, ja w kultywatorze tylko nie miałem kury. Tam. O kurde, to teraz będzie padać. Trudno. A myślałem, że przejdzie bokiem, ale tam... Nie przeszło bokiem. Trudno, ja mam kabinę. A co myślisz, że u mnie nie ma? No też jest. Mój ojciec w ogóle to zamiast zamknąć kabinę, to z otwarta jeździ. Ja se zamkłem i się kultywuję z tego. Ta kabina jest fajna, bo jakaś kunów czy naglak to... Znaczy naglak by pasował, ale kunów to tak nie pasuje do tej 40. Tylko była taka, że jakbyś se wiadro nawet założył, ale to tam... Jakbyś se założył wiadro na lepiej bez przerwy walił w niemu. W ciapku jeszcze jest... Pewnego boczka. W ciapku jeszcze jest kabina. Ja bym ci polecał zmienić u mnie. Ja też miałem kiedyś w ciapku, ale... Tam no, jak przepisali na mnie ciapka, to tam zaraz, tam rok później powiedziałem, że nie będę się piec w tej puszce i zmieniłem. No to nie tak, że ty nie miałeś kabiny pierś w ciapku i dopiero później no najpierw, od razu? No najpierw nie było, ale później jeszcze założyliśmy na jakieś 5 czy 10 lat puszkę. A nie można było od razu naglaka kupić? Przecież już wtedy były naglaki, te stare. No wiem, ale to ojciec kupował. Mogłeś mu doradzić. Doradzałem mu, ale on mówił, że puszka będzie elegancka i że tania będzie elegancko, tam zsuwa ich. Kurde, ojcze! Ej, bo twój ojciec mi w 40 wjechał. Ale tam na moim polu to nie chcę zawracać, bo nie mówię do tego. A w ogóle tego, nie? Zróbmy stację do sprzedawania kamieni gdzieś na mapie. No tak teraz od razu, bo czemu by nie? Gdzie masz pomysł, żeby zrobić? Bo ja mam pomysł tu przy tym skupie, co jest ta stodoła taka tu. Okej. Przy tym, co żeśmy planowali tam mieć tam no tam. Będzie tam widać w sumie, gdzie to jest. O. Tam zrobiłem i będzie można jechać sprzedawać tam kamienie i zarabiać. A za ile? Czekaj, zobaczę ile. Nie wiem za ile, ale na pewno będzie można sprzedawać. A to sepio, znaczy sąsiad
ja to se sąsiad, bo kupowałem kabinki eleganckie do szumki, skórkę fajną, do ciapka kupiłem tą globa, czy jakoś tak. Na glaka taki. No tak, ale to tam poprawna nazwa to globa, czy coś. Tej kabiny. Ej, sąsiad. No. Tak, jakby ten tego tam. Jedziemy dzisiaj po ten. Na tym odcinku, jak ten. W sumie to może na następnym odcinku pozbieramy kamienie i jedziemy je tam sprzedać, zobaczyć ile zarobimy. Okej. Ja ze swoich pól na swoje przyczepy, a ty ze swoich pól na swoje przyczepy. Ja se kliknę MP-seller i ty se klikniesz MP-seller i robimy tam jakieś grosze może, ale zawsze coś. Ile mi tu ojciec będzie robił, ja tu muszę robić też po prostu. Ale to będę ten. Ja. Będę chyba ja. No. Będę chyba malował se te trójeczki. Okej. A w ogóle ja planuję się. Tam ostatnio, od ostatniego czasu patrzę se na Elixie jakieś takie renówki tam. 95, 14, 80, bo oni takie fajne. Nie wiem, tak mam w planie, żeby je kupić na następny sezon. Kupisz je, bo już mamy to zaplanowane. A co ty masz? No ja mam właśnie zaplanowane, ale zobaczymy z kasy. Teraz tam chyba się z ojcem zamienię na czarny. Z ojcem się też pokręcam. Ja se kamieńczki zbieram. Kamyczek był i podskoczył, chyba to lepiej. Średnikiem się zrobił. Zaraz go w tym ciapku przewieje i będzie miał. My nie ma wiatru przecież. Sąsiad jest wiatr. Może to. Idę do ciebie zobaczyć, jak ci idzie. A w ogóle jaki klimat mają te belki trawy na mojej łące, jak ta trawa jest wysoka. Tym pówiem to tam trochę ubijaki się robi. Wiem, mogłeś sobie kupić większy, ten co ja mam, ale trudno. Także będę sąsiad go malował, a co? Jakby tego, nie? Tam, nie wiem, kupować pół siódemkę po dorywkę? Możesz. Dobra. Jeszcze czwórkę mogę sobie kupić taką. Jeszcze mogę sobie czwórkę taką głęboką kupić do nowego ciągnika. Ja też bym sobie chyba. Ja bym albo trójki obrotowe, albo właśnie taką czwórkę.
zagonówkę. No to tam możesz zobaczyć. Tylko do twojej renówki to czwórki obrotowe, bo my mieliśmy mniejszą renówkę i z trójkami obrotowymi szła. A jaki model mieliście? Pługa? Nie, renówki. A to nie pamiętam już, bo poszła tam na sprzedaż w 2019. W ogóle jaki się planujesz kupić ciągnik? Znaczy tą oprócz tej renówki, tak jakby. Jakby nie było renówki, do, jakbyś nie miał kupić renówki, to jaki? No ja właśnie tam planowałem sami trochę, ale jednak tam gówniane. No. Jakby tak, no, albo same, albo z takich, wiesz, tam trochę za nowy, ale go nie ma. A z takich, co są, to szczerze nie wiem. Albo z właśnie fajny, tylko nie ma żadnego do farminga. No wiem, ale też taki, takim trochę teraz, no znaczy w sumie fajny by był. Ja se planuję... Paratra też jest nowszy. Dobra, to niech tutaj tam ojciec robi. Ja se planuję... Ja się planuję kupić zetorka majorka takiego tutaj, ten 80. A też albo, myślałem, też właśnie myślałem nad majorkiem najpierw. Albo od Andrzeja odkupić tego zetorka, bo fajny. Ja bym sobie tego majorka kupił, bo fajny. Teraz ja jadę czapuszem. Jadę te tam daleko, tutaj ten. A te duże pojętnienie to będziemy razem na jednym pobrać. Które? A. Pojętnienie. Te to tam już kamienie pozbierane? No to nam tam była podorzyska. Tak, tak samo jak Korda. No tak, tam się nie obchodzą. No wiem, właśnie z obrębem. A w ogóle tam tego, nie? Tam, tutaj tą siódemkę podorywkową kupować, bo za 900 zł jest. No to se kupuję teraz tam. A z krojem czy bez kroja? Za kroja trzeba 5 dych dopłacić, czy nie wiem, jak ja ten... Kupować z krojem czy bez? Dobra, to nie dopłacaj. Bo tam lepiej dopłacić, no ale tam... To nie było.
nie przejdzie. Gdzie ty? A tam. Na pole jadę. Dobra. Ty co tam robisz? Ała. Nic. Kończę odcinek, więc tak, w tym odcinku to by na tyle. Trzymajcie się i do następnego i...